Witajcie, cześć, dzień dobry. Dzisiejszy temacik będzie skupiał się na silniku Brixa. Generalnie rzecz jest jaka. Jest tu silnik kilkunastokonny. Natomiast rzecz jest jaka. Może się okazać sytuacja taka, że oglądając ten film macie problem z odpaleniem traktorka. Generalnie jaki jest objaw? Silnik Brixa, jeżeli ma kilkanaście koni, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że już ma pojemność większą jak zwykła mała kosiarka odpalana z szarpaka. Silnik tego typu posiada rozrusznik. Jest już odpalany ze własnego rozrusznika, z akumulatora. Natomiast może się okazać sytuacja tego typu, że macie problem z odpaleniem silnika, a efekt wygląda w ten sposób. Próbujecie go kręcić, on się zatrzymuje, dławi się i wygląda to tak, jakby akumulator był słaby i nie mógł przełamać kompresji tego silnika. No i wiadomo, większość ludzi w pierwszej kolejności sugeruje się tym, że akumulator jest rozładowany, bądź leci zakupić nowy, bo po ładowaniu już to nie zostało wyeliminowane. Czy jeszcze nie zostało wyeliminowane. W każdym razie problem jest z odpaleniem. Więc rzecz jest jaka. Jeżeli mamy sprawdzone i mamy pewność, że nasz traktorek posiada akumulator dobry, to w drugiej kolejności musimy przejść do czego? Musimy przejść do sprawdzenia naszego rozrusznika. I otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Rozrusznik możemy wykręcić, trzyma się na dwóch śrubach, plus trzecia śrubka tutaj, ta, którą teraz widzicie, to jest śrubka, do której dochodzi zasilanie. I spokojnie możecie sobie bez traktorka między tą śrubę, a między masę, gdziekolwiek podłączyć zasilanie i sprawdzić, czy ten rozrusznik się ładnie kręci. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że tutaj to, co widzicie w tym momencie, jest sprzęgiełko. Jest to rzecz bardzo ważna. Nieważne jest to, że ono się kręci, zakręca tym silnikiem, natomiast sposób, w jaki ono powraca do pozycji pierwotnej. Jak dotąd nie udało się mi w filmiku wychwycić, by ktoś taką sytuację poruszył, a jest to bardzo ważna rzecz, z którą widzę, może się borykać bardzo wiele osób. Generalnie rzecz jest jaka? Skupimy się najpierw na rzeczy takie. Jeżeli mamy problem z rozrusznikiem, on się nie chce kręcić, bądź kręci się bardzo ciężko, możecie spokojnie go sobie rozebrać. Tu macie dwie dolne śruby do rozkręcenia. Wyciągacie go. Komutator możecie sobie wyczyścić, nasmarować tulejki. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób. Jeszcze zdradzę Wam taką sytuację. Tutaj na dole, bo tak jak tu widzicie, jest taka malutka dziurka. Rozrusznik zamontowany w tej pozycji, jak go w tym momencie widzicie, możecie sobie spokojnie przez rureczkę dmuchnąć tutaj troszeczkę, czy wpuścić troszeczkę oleju i rozrusznik już zacznie się lżej kręcić. Ale skupiamy się na tej zębatce. Więc sytuacja wygląda w ten sposób. Zębatka musi za każdym razem powracać do pierwotnej pozycji. Czyli pierwotna pozycja to jest w spoczynku zębatka na dole. Dlaczego? Dlatego, że gdyby się okazało, że zębatka zostaje Wam w tej pozycji, to może się okazać, że wszystko macie w traktorku prawidłowe, w silniku macie prawidłowo, akumulator macie dobry, a rozruchu nie będzie. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Dlaczego? Żebyśmy mogli to zrozumieć, dlaczego się jest efekt taki. Otóż tu na dole ten ciężarek to jest koło zamachowe. Jest to celowo zamontowane. I jakie ma to znaczenie? Otóż znaczenie ma w ten sposób takie, że nim rozrusznik wyrzuci zębatkę do góry, to nasz rozrusznik już złapie moment obrotowy, już ten pęd złapie, czyli rozruch nastąpi i w ten czas, gdy zębatka zostanie wyrzucona, on już ma swoje obroty, ma swoją siłę, ten moment uderzenia już będzie na tyle duży, że on będzie w stanie ten silnik przełamać. Dlatego jest tutaj do pomocy zamontowane właśnie to koło zamachowe. Ale sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli zębatka będzie się znajdowała w tej pozycji, prawie już zazębiała za koło zamachowe, to po przełamaniu kompresji, jeżeli Wy rozrusznik uruchomicie, wiadomo, że ten rozrusznik obróci ten silnik, ale on nie ma tego startu momentu uderzenia. Dlaczego? Dlatego, że o tyle obrotu, co tutaj ta zębatka wykona,
o tyle czasu już zostanie uruchomiony rozrusznik, czyli ta siła uderzenia już z tym kołem zamachowym dodatkowym tutaj będzie na tyle mocna, że ten rozrusznik spokojnie sobie poradzi. Ale jeżeli ta zębatka na przykład zostaje w tej pozycji i ona później wróci sobie za jakiś tam czas, jak silnik, jak koło zamachowe ją zrzuci, to jest w ten sposób sytuacja taka, że koło zamachowe w tym momencie już na dzień dobry blokuje nam rozrusznik i on nie ma tego momentu uderzenia, żeby móc spokojnie sobie wystartować ładnie, pięknie. Natomiast rzecz jest jaka, jeżeli mamy rozrusznik pewny, wiemy, że rozrusznik sprawdza się bardzo dobrze, chodzi bardzo dobrze, to sytuacja może wyglądać tak, jak wyglądała tutaj w takim silniku. Otóż bardzo ważne jest ustawienie zaworów, do tego zaraz przejdziemy. Natomiast na czym się chcę skupić? Każdy silnik kilkunastokonny, jeżeli jest wyposażony, to jest wyposażony w dekompresator. Tutaj mamy coś takiego, tak jak widzicie. To jest najnormalniej w życiu dekompresator. Po prostu, jakie on ma tutaj zadanie? Tu jeżeli się skupimy bardzo dobrze, jest takie miejsce. Nie wiem, czy to będzie widać w tym momencie na nagraniu. O tu, na samym wałku, gdzie w tym momencie ten wałeczek spiłowany jest wychylony, czyli podpiera zawór. Siła ośrodkowa wychyla tutaj tą łapkę i nasza krzywka już jest gładka, czyli daje możliwość spokojnej pracy. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że to coś zamontowane jest na zaworze ssącym. Zawór ssący w pozycji takiej spoczynku jest w formie uchylonej, czyli on już w tym momencie na dzień dobry nie daje możliwości, by silnik uzyskał kompresję, dlatego że zawór ssący jest uchylony. Dopiero w momencie, gdy silnik nasz złapie obroty, zaczyna pracować, w ten czas dopiero ta łapka się wychyla na sile ośrodkowej i umożliwia dopiero, by silnik złapał kompresję i zapalił. Ale to już następuje dopiero w momencie, gdy ten silnik pracuje. Także jeżeli macie problem tego typu i wiecie, że wasz rozrusznik jest dobry, akumulator jest dobry i macie problem z odpaleniem, to może się okazać, że macie właśnie to coś najnormalniej w życiu rozsypane, rozwalone, bo zdarza się, że łapka po prostu pęknie i najnormalniej w życiu nie ujmuje tej kompresji, nie podstawia tego zaworu ssącego, tylko najnormalniej w życiu po prostu sobie lata, ale nie ma to jakiegokolwiek większego znaczenia. Ale sytuacja wygląda jeszcze inaczej. Dlaczego powiedziałem na gdzieś tam początku filmu, czy w trakcie filmu, że bardzo ważne jest ustawienie zaworów? Generalnie od razu, jak jesteśmy przy temacie, tutaj na kółeczku mamy kropeczkę. Ta kropeczka ma się zgadzać z kropeczką tutaj. To jest ustawienie rozrządu. I w tym momencie ja nie muszę wypinać zaworów i mogę sobie to spokojnie złożyć. Kropeczki mają pasować na siebie. Tu jeszcze przychodzi oczywiście do tego regulator obrotów. I przychodzi dalsza część, która jest akurat do pompy olejowej, bo ten silnik jest w nią wyposażony. I sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli się okaże, że macie za duży luz na zaworze ssącym, zawór ssący w tym silniku, zamontowanym na przykład w traktorku, to jest ten zawór, który jest dolny. Także musimy wiedzieć, że w dolnym zaworze, jeżeli się okaże, że mamy za duży luz, to wasz silniczek nie będzie mógł się uruchamiać. No właśnie, teraz jak to jest możliwe, że zawór ma za duży luz? Generalnie, jeżeli jest za mały, to jest podstawiony i luzu tam bardzo nie ma. No nie mówię w tym momencie, jaki to jest luz, czy to jest tam 0,18, bo musicie sobie sprawdzić w zależności od tego, jaki wy macie traktorek, jaki macie silnik ilokonny. Generalnie rzecz jest jaka, że jeżeli ten luz będzie za duży, to w ten czas ta krzywka poprzez tutaj ten dekompresator, która odpycha zawór ssący, nie będzie mogła odepchać zaworu ssącego, czyli nie otworzy go i wasz silnik najnormalniej w życiu już na spoczynku będzie miał kompresję i wyręcznie nawet nie będziecie go w stanie obrócić. Także musicie zwracać uwagę na co? Może się okazać, że
Znaczy na co? Na, oczywiście na ustawienie zaworów. Ja nie mówię, że zawór wydechowy nie jest ważny. Musimy również go ustawić, bo mijałoby się z celem, że ustawiamy jeden zawór, a po prostu drugi pomijamy. Natomiast zawór sący to jest zawór, od którego będzie zależała praca, moment rozruchu tego silnika. Jeżeli on jest za duży luz na nim, czyli ustawimy sobie przykładowo strzelę w tym momencie 25, ustawimy luz na zaworze sącym, to jest bardziej jak pewne, że ręcznie tego silnika nie będzie dało się obrócić ze względu na to, że ta kompresja będzie niestety bardzo duża. A wiadomo, że wraz z pojemnością rośnie kompresja, rośnie opór coraz większy i tego silnika obrócić się nie da. Także myślę, że takim prostym filmem wytłumaczyłem pewną kwestię, jeśli chodzi o kwestię rozruchu. Także nie zawsze, pamiętajcie, jest sytuacja taka, że macie uszkodzony akumulator. Nie zawsze może się okazać, że wasz rozrusznik jest uszkodzony. Ale już będziecie wiedzieli, że ta wasza zębatka, ona ma płynnie wracać. Pominąwszy, że ta zębatka już jest zużyta tutaj, bo ona ma zęby wyłamane, ale to nie o tym dzisiaj mowa, bo zębatkę możecie sobie taką nabyć. Natomiast to, że ta zębatka, tak jak widzicie, ona wraca tutaj do zera, czyli do swojej pozycji takiej zerowej. Jeżeli nie wróci, a zostanie mi w tej pozycji, to jest bardziej jak pewne, że ona wcześniej zostanie wyrzucona i rozrusznik siły nie będzie miał, żeby odpalić. Także generalnie myślę, że pomogłem wam w ten sposób, a jeśli nie, no to szukajcie dalej, ale generalnie tu nie ma, pamiętajcie, jakichś cudów. Także jeżeli macie problem tego typu, że próbujecie zapalić i nagle rozrusznik staje dęba, silnik staje dęba, nie chce kręcić, to już wiecie, że wasz silnik ma problem z czymś takim, co wyłącza kompresję, co jest dekompresatorem. Są różne nazwy na to, w każdym bądź razie ja używam na filmie tylko jednej. Także jak filmik się przyda, liczę na łapeczkę, jak klikniecie sobie subskrypcję, oczywiście będziecie wiedzieli coś tam z bieżących rzeczy, a następnym filmem postaram się naprowadzić sytuację, jak wygląda smarowanie takiego silnika z pompą olejową. Także jak chcecie oglądnąć, zapraszam do drugiego filmika mojego, a na nim oglądniecie, co tak naprawdę jest z pompą olejową, czy warto inwestować w pompę, czy silnik z taką pompą, czy też nie. Także póki co dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.